24 listopada w hali Expo w Sosnowcu odbędzie się Śląski Festiwal Kosmetyczno-Fryzjerski, podczas którego zostanie wybrana Miss Śląska i Moraw. Wybory zorganizowała agencja artystyczna Gabriela Models. Do konkursu Miss Śląska i Moraw zgłosiło się 15 kandydatek ze śląskich miast. Dziewczyny zebrały się wspólnie w M Hotel w Sosnowcu i tam prezentowały się właśnie dla Państwa w sukniach Dagnes. W tym programie przedstawimy Państwu każdą z nich. Ta, która zdobędzie Waszą sympatię i Wasze głosy, zostanie uhonorowana tytułem Miss Telewizji dla Ciebie. Zapraszamy do zabawy! Nazywam się Anna Piątek, mam 22 lata. Moje wymiary to 86 na 60 na 91 i wzrost 1,79 m. Pochodzę z Rudy Śląskiej, jest to miejscowość położona niedaleko Katowic. Mamy tam wiele ciekawych miejsc do spędzania wolnego czasu, zaczynając od różnych pływalni, boisk sportowych, kończąc na parkach i centrach handlowych. Obecnie studiuję na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Aktualnie robię magisterkę z fizjoterapii. W wolnych chwilach pływam najczęściej, zimą jeżdżę na nartach lub na snowboardzie, a także projektuję i szyję ubrania. Gdybyś wygrała w loterii 50 milionów złotych, co byś zrobiła z taką sumą pieniędzy? Gdybym wygrała 50 milionów złotych w lotto, część dałabym moim kochanym rodzicom, za resztę kupiłabym sobie dom, pojechała na wakacje i korzystała z życia. Masz tylko 15 minut na wyjście z domu. Co zdążysz zrobić w tym czasie? Wstaję, ubieram się, myję zęby, maluję i lecę na autobus. Czy umiesz gotować i co przygotowałabyś na wykwintny obiad? U mnie w domu przeważnie gotuje mój chłopak, dlatego jeśli jakaś ważna osoba pojawiałaby się u mnie w domu, pewnie bym coś upiekła, na przykład jabłecznik. Czym dla Ciebie jest sport? Sport odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu. Oprócz tego, że studiuję na AWF-ie i mam tam liczne zajęcia sportowe, w wolnych chwilach pływam, jeżdżę na nartach i snowboardzie, czasem biegam, a ostatnio również kręcę hulahopem. Zdecydowałam się wziąć udział w wyborach Miss, ponieważ myślę, że jest to bardzo fajna przygoda. Poznałam wiele wspaniałych koleżanek i myślę, że jest to prestiżowy konkurs. To ja powinnam zostać Miss Śląska, ponieważ jestem osobą sympatyczną, uśmiechniętą, kocham scenę, a reszta już zależy od Państwa. Nazywam się Patrycja Głodowska, mam 21 lat, pochodzę z Będzina, moje wymiary to 88, 62, 90. W moim mieście najciekawszy jest zamek. Bardzo chętnie tam spaceruję z moim psem. Na co dzień studiuję na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej kierunek pedagogika. A na co dzień jestem modelką, fotomodelką oraz hostessą. Gdybyś wygrała w loterii 50 milionów złotych, co byś zrobiła z taką sumą pieniędzy? No myślę, że część rozdałabym rodzinie oraz znajomym, a tak to wybrałabym się na bardzo długą podróż dookoła świata. Masz tylko 15 minut na wyjście z domu. Co zdążysz zrobić w tym czasie? Decyduję się na szybkie ubranie się, wzięcie coś pod rękę do jedzenia, butelkę wody i wyruszam. Czy umiesz gotować i co przygotowałabyś na wykwintny obiad? Osobiście nie gotuję, ale mogłabym zaprosić, zamówić coś w jakiejś chińskiej knajpie, ale nie zdradziłabym sekretu, że to nie ja ugotowałam. Czym dla Ciebie jest sport?
Sport jest w moim życiu bardzo ważny. Lubię wszystkie dyscypliny sportowe związane z wodą. Lubię pływać, kajakarstwo, lubię grać w siatkówkę plażową. Przez 3 lata trenowałam zwykłą siatkówkę oraz koszykówkę. Wybory Miss jest dla mnie taką odskocznią od codzienności. Sprawia mi to ogromną przyjemność. Mam możliwość poznać nowych ludzi i przeżyć interesującą, ciekawą przygodę. Uważam, że to ja powinnam zostać Miss, ponieważ mam odpowiednie nastawienie. Jestem pozytywnie nastawiona do wszystkich nowych doświadczeń oraz do ludzi. I jestem uśmiechnięta. Nazywam się Martyna Motylska, mam 20 lat. Moje wymiary to 94 na 65 na 93. Pochodzę z Dąbrowy Górniczej. Tam się urodziłam i mieszkam już 20 lat. Co mogę powiedzieć o swoim mieście? No, uważam, że na pewno jest bardzo pięknym miastem. Mamy 4 zalewy, Pogór 1, 2, 3 i 4. Więc latem nie można się na pewno nudzić. Na co dzień studiuję zarządzanie reklamą i public relation. Na co dzień jestem miła, otwarta, na pewno punktualna. Gdybyś wygrała w loterii 50 milionów złotych, co byś zrobiła z taką sumą pieniędzy? Gdybym wygrała 50 milionów, na pewno zabrałabym całą swoją rodzinę na wycieczkę dookoła świata. A resztę pieniędzy nie wiem jeszcze w jaki sposób, ale na pewno bym pomnożyła. Masz tylko 15 minut na wyjście z domu. Co zdążysz zrobić w tym czasie? Na pewno nie byłoby takiej sytuacji, bo jestem zawsze punktualna. Jeśli taka by już się zdarzyła, biorę szybki prysznic, związuję włosy i wychodzę. Czy umiesz gotować i co przygotowałabyś na wykwintny obiad? Na obiad przygotowałabym placki po węgiersku, bo jest to moje popisowe danie i wszystkim smakuje. Czym dla Ciebie jest sport? Sport jest dla mnie na pewno czymś ważnym. Przez 6 lat trenowałam taniec towarzyski, teraz już niestety tego nie robię, bo nie mam partnera i co drugi dzień staram się chodzić na siłownię. Zdecydowałam się wystartować w wyborach Miss, ponieważ brałam już udział w takich wyborach i jest to super zabawa, poznanie nowych ludzi, nowych znajomości. To ja powinnam zostać Miss Śląska, ponieważ mam już doświadczenie w takich wyborach i uważam, że posiadam do tego predyspozycje. Nazywam się Anita Słupna, mam 20 lat, mieszkam w Katowicach. Moje wymiary to 92, 72, 91. Moje miasto ma historię. Co jest w nim interesującego? Przede wszystkim ludzie oraz miejsca spotkań, centrum, kultura. Na co dzień uczę się finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym, a prywatnie jestem sobą. Gdybyś wygrała w loterii 50 milionów złotych, co byś zrobiła z taką sumą pieniędzy? Gdybym wygrała 50 milionów, uszczęśliwiłabym wszystkie schroniska dla zwierząt. Masz tylko 15 minut na wyjście z domu. Co zdążysz zrobić w tym czasie? No, z jednym okiem pomalowanym bym nie wyszła. Raczej musiałabym odwołać spotkanie. Czy umiesz gotować i co przygotowałabyś na wykwintny obiad? Moją specjalnością jest spaghetti. A czy potrafię gotować? Potrafię, ale nie każdemu smakuje. Czym dla Ciebie jest sport? Sport jest dla mnie rozrywką, nie uprawiam żadnej dyscypliny. Lubię jazdy na rowerze. Zdecydowałam się wystartować w wyborach Miss, ponieważ jest to dla mnie jakieś nowe doświadczenie. Dlaczego powinnam zostać Miss Śląska? Nie powinnam, ja już po prostu nią jestem.
Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Stypa, mam 17 lat. Moje wymiary to 93, 60, 90. Pochodzę z Tarnowskich Gór. Jest to bardzo stare miasto oraz historyczne. W mieście znajduje się sztolnia Czarnego Pstrąga, kopalnia zabytkowa oraz wiele innych zabytków. Zapraszam serdecznie. Chodzę do Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach o profilu humanistyczno-dziennikarskim. Jestem optymistką oraz po części artystką. Gdybyś wygrała w loterii 50 milionów złotych, co byś zrobiła z taką sumą pieniędzy? Gdybym wygrała taką sumę, na pewno bym podzieliła się nią z innymi, z potrzebującymi. Masz tylko 15 minut na wyjście z domu. Co zdążysz zrobić w tym czasie? Szybko wstaję z łóżka, idę do łazienki, biorę wszystkie potrzebne rzeczy i wybiegam z domu. Czy umiesz gotować i co przygotowałabyś na wykwintny obiad? Na pewno śląski obiad, czyli kluski, roladę śląską oraz jakąś kapustę. I tradycyjnie rosół. Czym dla Ciebie jest sport? Oczywiście, tańczę w zespole tanecznym TES już 5. rok. Dziennie pokonuję duże odległości rowerem do szkoły. Nie wyobrażam sobie życia bez sportu. Zdecydowałam się wystartować w wyborach Miss, dlatego że chciałam sprawdzić siebie. Powinnam zostać Miss Śląska dlatego, że będę godnie reprezentować województwo śląskie. Nazywam się Daria Gaweł, mam 22 lata. Moje wymiary to 85, 66, 90. Moim miastem jest Ruda Śląska. Moje miasto słynie z wielu kopalni i o dziwo nie jest takie szare, na jakie wygląda. Jeśli chodzi o rekreację, posiadamy mnóstwo basenów i hali sportowych. Na co dzień pracuję w kawiarni. Gram w Teatrze Bezpańskim od ponad 2 lat i spełniam się tam bardzo. Jeśli chodzi o to, jaka jestem prywatnie, jestem na pewno osobą bardzo spontaniczną i uśmiechniętą na co dzień. Gdybyś wygrała w loterii 50 milionów złotych, co byś zrobiła z taką sumą pieniędzy? Gdybym wygrała 50 milionów w lotto, na pewno wyjechałabym w podróż dookoła świata, a resztę bym zainwestowała w banku. Masz tylko 15 minut na wyjście z domu. Co zdążysz zrobić w tym czasie? Jakbym miała tylko 15 minut, ja 15 minut wychodzę z łóżka. Czy umiesz gotować i co przygotowałabyś na wykwintny obiad? Tak, potrafię gotować. Na pewno przygotowałabym moje ulubione zdań, którym jest spaghetti bolognese. Składa się z spaghetti, mięska mielonego, sera potartego i jest po prostu al dente. Czym dla Ciebie jest sport? Sport odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu, ponieważ od dziecka trenowałam piłkę ręczną i lekkoatletykę. Teraz niestety nie mam na to tyle czasu, dlatego chodzę regularnie na siłownię, pływam w basenie i jeżdżę na rowerze, a zimą uwielbiam zimowe szaleństwo na snowboardzie i na nartach. Wystartowałam w wyborach Miss, ponieważ jestem bardzo odważna i uwielbiam, gdy wszyscy patrzą na mnie, a ja jestem w centrum. Powinnam zostać Miss Śląska, ponieważ jestem kreatywna, odważna, uśmiechnięta, spontaniczna. Nazywam się Maria Polizio, mam 21 lat, jestem z Jaworzna. Moje wymiary to 90, 64 na 91. Jaworznianie są bardzo otwarci na nowych mieszkańców z różnych zakątków świata oraz główną atrakcją Jaworzna jest Sosina oraz Zeleny Kamieniołom. Jestem studentką drugiego roku turystyki i rekreacji. Pracuję w hostelu, gdzie wbrew pozorom nikomu nie dzieje się krzywda i prywatnie jestem nerwowa, choć wrażliwa
i najważniejszą wartością jest dla mnie rodzina. Gdybyś wygrała w loterii 50 milionów złotych, co byś zrobiła z taką sumą pieniędzy? Gdybym wygrała 50 milionów złotych, to na pewno wydałabym to na waciki. Masz tylko 15 minut na wyjście z domu. Co zdążysz zrobić w tym czasie? Z racji tego, że bardzo lubię jeść, więc na pewno zdążę tylko zjeść śniadanie i się ubrać. Czy umiesz gotować i co przygotowałabyś na wykwintny obiad? Raczej spotykam się z pozytywną opinią na temat swojego gotowania. Natomiast bardzo lubię kuchnię włoską. Też jestem z pochodzenia włoską, więc zrobiłabym lasagne albo pastę. Czym dla Ciebie jest sport? Bardzo lubię jeździć na rowerze oraz bardzo dużo pracuję, więc tak dbam o swoją kondycję. Startuję w wyborach Miss, żeby zareklamować miasto, a przede wszystkim to, jakie ładne są w nim dziewczyny. Ja powinnam zostać z nim Śląska, ponieważ jest to moje marzenie. Nazywam się Wasia Katarzyna, mam lat 19, moje wymiary to 85, 73, 90. Pochodzę z małego miasteczka, Siemianowice Śląskie, położonego niedaleko Katowic. Jest to miasto rekreacyjne, gdzie trudno się nudzić. Jest tam wiele obiektów sportowych, takich jak baseny, korty tenisowe, pola golfowe. Na co dzień studiuję na drugim roku zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Na co dzień jestem osobą sympatyczną, miłą, wesołą. Lubię przebywać w towarzystwie moich znajomych, dobrze się bawić i dużo śmiać. Gdybyś wygrała w loterii 50 milionów złotych, co byś zrobiła z taką sumą pieniędzy? Wygrywając 50 milionów złotych, na pewno zafundowałabym sobie i swoim najbliższym ekskluzywną wycieczkę zagraniczną. Część pieniążków pewnie bym zainwestowała, pewnie kupiła jakiś samochód na co dzień, wynajęła mieszkanko. Masz tylko 15 minut na wyjście z domu. Co zdążysz zrobić w tym czasie? 15 minut zdążę tak naprawdę zrobić wszystko. Jestem w stanie uczesać sobie włosy, pomalować się, szybciutko ubrać i wyjść. Czy umiesz gotować i co przygotowałabyś na wykwintny obiad? Na pewno postarałabym się, żeby to była potrawa ciekawa, która by estetycznie wyglądała i nienagannie smakowała. Zdecydowałam się wziąć udział w wyborach, dlatego że zawsze było to moim marzeniem, które teraz ma okazję się spełnić. Uważam, że to ja powinnam zostać Miss Śląska, ponieważ będę godnie reprezentowała swój region. Nazywam się Sylwia Burczyk, mam 22 lata. Moje wymiary to 88 na 60 na 88. Urodziłam się w Czeladzie i tam nadal mieszkam. Jest to małe miasteczko na Śląsku, w którym bardzo przyjemnie się mieszka. Są bardzo mili mieszkańcy i jest bardzo przyjemna atmosfera. Jestem studentką Uniwersytetu Śląskiego, studiuję inżynierię biomedyczną. Prywatnie jestem osobą spokojną, która lubi spędzać czas w domu i czytać książki. Gdybyś wygrała w loterii 50 milionów złotych, co byś zrobiła z taką sumą pieniędzy? Na początku na pewno kupiłabym sobie wymarzone mieszkanie w górach. I część pieniędzy na pewno przeznaczyłabym na schroniska dla zwierząt, ewentualnie dla ludzi, którzy opiekują się bezdomnymi zwierzętami. Masz tylko 15 minut na wyjście z domu. Co zdążysz zrobić w tym czasie? Myślę, że bez problemu bym zdążyła. Często zdarza mi się delikatnie zaspać na uczelnię. I mam między innymi 15 minut, więc myślę, że bez problemu zdążyłabym się wyrobić. Czy umiesz gotować i co przygotowałabyś na wykwintny obiad? Niestety nie jestem zbyt dobrą kucharką i nie lubię gotowania, więc myślę, że zamówiłabym catering.
na taką okazję i nie wolałabym nie raczyć gości moimi wypiekami. Czym dla Ciebie jest sport? Sport był bardzo ważny w moim życiu. Kiedyś trenowałam lekko atletykę. Niestety po kontuzji ścięgna Achillesa musiałam z tego zrezygnować. Obecnie rekreacyjnie biegam i jeżdżę na rolkach. To ja powinnam być Miss Śląska, ponieważ wtedy pierwsza dziewczyna, która jest inżynierem, zostałaby Miss. Nazywam się Daria Lipowska, mam 21 lat, moje wymiary to 90 na 65 i 90. Mieszkam w Sosnowcu od urodzenia. Myślę, że jest to bardzo ciekawe miasto i zapraszam wszystkich do odwiedzenia go. Na co dzień studiuję dziennie pedagogikę resocjalizacyjną, obecnie kończę 4. rok. A na co dzień myślę, że jestem osobą wesołą i odpowiedzialną. Gdybyś wygrała w loterii 50 milionów złotych, co byś zrobiła z taką sumą pieniędzy? Gdybym wygrała 50 milionów, to przede wszystkim zorganizowałabym dużą imprezę dla najbliższych, a później skupiłabym się na bardziej życiowych rzeczach, takich jak kupno domu czy mieszkania. Masz tylko 15 minut na wyjście z domu. Co zdążysz zrobić w tym czasie? Rzadko mi się to zdarza, ale gdyby już by to nastąpiło, to wzięłabym szybki, zimny prysznic, związałabym włosy, szybki make-up i w drogę. Czy umiesz gotować i co przygotowałabyś na wykwintny obiad? Moim specjałem jest makaron penne z sosem śmietanowo-szpinakowym oraz dodatkiem serka carbonara. Czym dla Ciebie jest sport? Tak, sport jest bardzo ważny w moim życiu. Przede wszystkim trenowałam przez 6 lat siatkówkę w MKS Mospłomiej Sosnowiec. Natomiast obecnie uczęszczam na siłownię kilka razy w tygodniu. Zdecydowałam się wystartować w wyborach Miss, ponieważ jest to bardzo fajna przygoda. Jest wiele tytułów, które zostają w pamięci na całe życie wszystkich dziewcząt. To ja powinnam zostać Miss Śląska, ponieważ jest to wielkie wyróżnienie i uważam, że takie wspomnienia będą mi towarzyszyć przez całe życie i będę z tego powodu bardzo dumna i szczęśliwa. Nazywam się Weronika Wyczawska, mam 16 lat. Moje wymiary to 90 na 70 na 98. Pochodzę z Wrocławia, aktualnie mieszkam w Katowicach. Większość wolnego czasu przebywam we Wrocławiu. Czuję się tam jak ryba w wodzie. Myślę, że w najbliższym czasie się tam przeprowadzę. Wrocław jest bardzo pozytywnym, imprezowym miastem, to mi się podoba. Cały czas ludzie żyją, wszystko tam żyje, nieważne czy jest weekend, czy dni robocze. Na co dzień uczę się w liceum uniwersyteckim. Prywatnie jestem osobą wesołą, otwartą, może troszeczkę szaloną. Bardzo lubię czytać książki, szczególnie Paula Coelha oraz norweskie kryminały. W wolnym czasie także spotykam się ze znajomymi. Gdybyś wygrała w loterii 50 milionów złotych, co byś zrobiła z taką sumą pieniędzy? Gdybym wygrała taką sumę, myślę, że zakupiłabym domek na jakiejś egzotycznej wyspie, całą bibliotekę książek, a resztę wpłaciłabym na lokatę lub zainwestowałabym w giełdę. Masz tylko 15 minut na wyjście z domu. Co zdążysz zrobić w tym czasie? 15 minut potrafię zrobić wszystko, ponieważ mogę jednocześnie iść, ubierać się, malować. To nie jest dla mnie problem. Czy umiesz gotować i co przygotowałabyś na wykwintny obiad?
Gotować średnio potrafię, aczkolwiek nie lubię, więc pewnie zamówiłabym catering i podpisała się pod tym swoim imieniem. Czym dla Ciebie jest sport? Sport jest dla mnie dbałością o kondycję fizyczną oraz psychiczną. Chodzę na siłownię, trenowałam także gimnastykę artystyczną. Bardzo lubię chodzić po górach. Muszę się pochwalić, że weszłam na trzy korony oraz na Śnieżkę. Moja decyzja była bardzo spontaniczna, ponieważ to mnie zauważono, także myślę, że znalazłam się w odpowiedniej chwili, w odpowiednim czasie i stwierdziłam, że dlaczego nie. To ja powinnam zostać Miss Śląska, ponieważ uważam, że dlaczego nie i dlaczego nie ja. Witam, nazywam się Magdalena Mańka, mam 18 lat. Moje wymiary to 85 na 70 na 98. Pochodzę z miasta Katowice. Uważam, że jest to bardzo pozytywne miasto i zapewnia mi swobodę funkcjonowania w nim. Obecnie uczęszczam do technikum. Prywatnie jestem osobą bardzo wesołą i spontaniczną. Gdybyś wygrała w loterii 50 milionów złotych, co byś zrobiła z taką sumą pieniędzy? Gdybym wygrała tak ogromną sumę pieniędzy, pewnie kupiłabym ogromny dom i zainwestowałabym w swoją przyszłość. Masz tylko 15 minut na wyjście z domu. Co zdążysz zrobić w tym czasie? Myślę, że spałabym dalej. Czy umiesz gotować i co przygotowałabyś na wykwintny obiad? Gotowanie jest jedną z moich wielu pasji i myślę, że zaserwowałabym jakieś orientalne danie, na przykład sushi. Czym dla Ciebie jest sport? Sport jest dla mnie ważnym czynnikiem dla prawidłowego funkcjonowania psychicznego, jak i fizycznego. Obecnie uczęszczam na siłownię i nie uprawiam żadnej dziedziny sportu. Zdecydowałam się na udział w wyborach Miss, bo traktuję to jako nową, pozytywną przygodę. Uważam, że powinnam zostać Miss Śląska, ponieważ zaprocentowałoby to na mojej samoocenie i pozwoliłoby mi działać dalej w tym kierunku. Nazywam się Ania Mastela, mam 19 lat, moje wymiary to 87, 63, 90. Pochodzę z miasta Mysłowice. Może nie jest to duże miasto, ale jestem do niego bardzo przywiązana. Tam się urodziłam, tam też się uczyłam. Myślę, że miasto, mimo że nie jest duże, jest dość dobrze rozwinięte kulturowo i pod kątem rozrywki. Także zapraszam. Na co dzień studiuję na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Są to studia dzienne, dlatego zajmują mi większość mojego czasu, ale jeżeli znajdę jakąś wolną chwilę, spotykam się ze znajomymi i lubię także chodzić do kina. Gdybyś wygrała w loterii 50 milionów złotych, co byś zrobiła z taką sumą pieniędzy? Nigdy jeszcze nie grałam w lotto i myślę, że nigdy nie wygram takiej sumy, ale jeżeli tak by się zdarzyło, to no nie wiem, na początku na pewno szok, jakaś egzotyczna wycieczka, trochę ciuchów, no w sumie jak większość kobiet. Później na pewno podzieliłabym się również ze swoimi znajomymi, ponieważ no samą przy takiej sumie można zwariować. Masz tylko 15 minut na wyjście z domu. Co zdążysz zrobić w tym czasie? W sumie to nawet nie muszę sobie wyobrażać, bo bardzo często mi się to zdarza. Jestem totalnym śpiochem i często się spóźniam, czego moi znajomi oczywiście nie tolerują. No ale jeżeli już mi się zdarza taka sytuacja, no to szybki prysznic, oczywiście toaleta, zęby, również rzęsy tuszem chociaż pociągnę, żeby w miarę jakoś wyglądać. No i oczywiście biegnę na autobus. Czy umiesz gotować i co przygotowałabyś na wykwintny obiad? Myślę, że na pewno nie będzie to żadna zupa, bo dla mnie to jest czarna magia.
Mimo że myślę, że potrafię gotować i oczywiście lubię, to nigdy zupy jeszcze nie gotowałam, dlatego przygotowałabym moje popisowe danie. Jest to zapiekanka makaronowa z kurczakiem w korytkach. Czym dla Ciebie jest sport? Sport jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ towarzyszy mi już od najmłodszych lat. Uczęszczałam do liceum o profilu sportowym, teraz studiuję właśnie wychowanie fizyczne na AWF-ie. Obecnie nie trenuję żadnej konkretnej dyscypliny, ale kiedyś trenowałam lekką atletykę, a mianowicie siedmiobój. O kondycję dbam w taki sposób chyba jak większość kobiet, czyli chodzę pobiegać albo składam wizytę na siłowni. Zdecydowałam się wystartować w wyborach miss, ponieważ już kiedyś pojawił się taki pomysł, ale zawsze brakowało mi odwagi albo jakiejś motywacji. W tym roku zmotywowała mnie moja szefowa. Ja powinnam zostać Miss Śląska, myślę, że głównie ze względu na moją osobowość. Jestem bardzo towarzyska i myślę, że to jest moja domena. Nazywam się Nikola Rogowska, mam 16 lat, a moje wymiary to 95 na 70 na 98. Przyjechałam z Jaworzna. W moim mieście jest na pewno dużo ciekawych obiektów, ale chyba ich jeszcze nie odkryłam. Na co dzień się uczę w liceum. Jestem osobą otwartą, towarzyską. Bardzo lubię, gdy się coś kręci, gdy się dzieje. Gdybyś wygrała w loterii 50 milionów złotych, co byś zrobiła z taką sumą pieniędzy? Gdybym wygrała 50 milionów, uzupełniłabym swoją szafę, kupiłabym kilka par butów, a resztę rozdała, żeby inni też coś z tego mieli. Masz tylko 15 minut na wyjście z domu. Co zdążysz zrobić w tym czasie? Łapię rzeczy, które potrzebuję do wyjścia, szybko się ogarniam i lecę, żeby zdążyć. Czy umiesz gotować i co przygotowałabyś na wykwintny obiad? Myślę, że coś klasycznego, ale z nutką inności, na przykład jakieś schabowe z ananasami lub coś takiego. Czym dla Ciebie jest sport? Jeżeli chodzi o sport, to raczej tylko zajęcia na WF-ie. No może czasami gdzieś pobiegam, ale to raczej na autobus. Zdecydowałam się startować w wyborach po to, aby mieć co opowiadać wnukom. Ja powinnam zostać Miss Śląska, dlatego że moje nazwisko to Rogowska, a to nazwisko zobowiązuje. Jestem Klaudia Zymela, mam 18 lat. Moje wymiary to 85, 68, 97. Pochodzę z Siemianowic Śląskich. Uważam, że to jest takie bezzielone miasto, mamy dość sporo parków i bardzo lubię po nich chodzić sobie od czasu do czasu. Naprawdę bardzo miłe miasto, lubię. Na co dzień chodzę do liceum ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich. Udzielam korepetycji języka angielskiego. Gdybyś wygrała w loterii 50 milionów złotych, co byś zrobiła z taką sumą pieniędzy? Gdybym wygrała 50 milionów złotych, to pewnie część zostawiłabym dla siebie, ale większą część przeznaczyłabym dla organizacji charytatywnych bądź na jakieś schroniska dla zwierząt, aby im pomóc. Masz tylko 15 minut na wyjście z domu. Co zdążysz zrobić w tym czasie? Chyba tylko pomalować oczy. Czy umiesz gotować i co przygotowałabyś na wykwintny obiad? Przygotowałabym tagliatelle z mascarpone i tak lubię gotować różne potrawy, ale najbardziej lubię robić desery i różnego rodzaju ciasta. Zdecydowałam się wziąć udział w wyborach Miss, ponieważ chciałam się sprawdzić. Uważam, że to ja powinnam zostać Miss Śląska, ponieważ byłaby to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
Miss Śląska i Moraw, 24 listopada 2012 roku, Hala Expo w Sosnowcu. Wybory organizuje agencja artystyczna Gabriela Models. Patroni medialni to Telewizja dla Ciebie i Dziennik Zachodni.